Siema, siema, co dzisiaj będzie się działo? Kogo my tam mamy na górce? Nie będę cię straszył, ale wiesz co, uważaj, bo ta MRF-a to wariat jest. Wariat? No. Ostroj sobie zrobię, sprawię. Młodzi rajderzy nasi. Pozdrawiamy Duja Obiboka! Czekają już na Bleka. Siema, hejos. Sami? Siema. Dzisiaj nie muszę jeździć już. Jak nie dziś, to kiedy? Jak tam rajderzy? Gotowi? Urlop. Urlop. Palemki. Siema. Urlopik. Też urlopik? No. Siema. Siema. Siema Bartek, jak siema. Tam? Po dobrze. Ostatniej eskapadzie. Dobrze. Po kładomani. Dobrze? Tak, dobrze. Już się nie boisz? Nie. No widzisz. A dzisiaj wyzwanie masz. Jakie? I to skręcaj, skręcaj, skręcaj. Nie we... Nie górkę. Żadnej górki. A jakie? Ale to inne, ja myślałem, że górkę, zjadł górki. Przecież nawet jeżdżenia nie będzie żadnego. A co będzie? O. A co będzie? 50 pompek. Nie, no ja nie zdobię. Kładamy cię. Kładamy cię będzie. O, właśnie. No słuchaj, no dobry rajder, nie? Dobrze. To nie tylko jeździ, no tak. Ale szykuje też sprzęt, tak, nie? Tak. No, trochę ci tam potłumaczymy. A wiesz co? I jeszcze jedno wyzwanie jest. Nie wiecie. Nie. Ja Tomkowi powiem na ucho. Słuchaj, dobre. Bartek, dobre jest. Dobre jest. Ale ja ci powiem, jak już będziesz uszykowany, dobra? Dobra. To co? Oj, boję się trochę. Nie bój się. Nie bój się, no co ty? Przecież nie, to wszystko normalnie, zobaczysz, będzie ci się podobało. Opowiemy wam po prostu, jak się sprawuje nam kład po... Pół roku użytkowania, nie? O, już chyba dużo. Ponad pół roku użytkowania, czyli katowania, Tomek. No to było katowanie. Ty, Tomek katuje. Tu jest, nie ma miękkiej gry. Kto katuje? Kto katuje? Ty czy tata? Ostatnio ty. Ale ten pan. A kto palił gumę? No. Kuba, słuchaj. Tu masz, patrz. Od wujka Mojry. A patrz, grify. Tomek, jak założysz? Kubie? Na biały bór? Żeby miał takie fajne? Zobacz. O! No. Ja je oglądałem. I zobacz. Zobacz. Znowu daję. Trzymaj, to jest twoje. Dzięki. I tu patrz, masz dla Klaudii, nie? Bo ona przejmuje twojego kłada. Zrobiłeś ja jej wsteczny? Ale nie wiem, masz skuter? O co chodziło z tym skuterem? Ściągnęliśmy majstra Piotrka. No. Oglądał, mudził. Kubie no. Się spieszyło. I co zrobił najmądrzejszego? No co zrobił? Powiedz, co było? Rozkręcił, wysunął i przesunął na frezie jedną do tyłu, nie? Aha. W sumie przeleciał... Na frezie, po tak, prostu tą no, dźwignię na frezie. Tak, na frezie, no. I dlatego przeskakiwało. No, ona już się mówi wyrobiła, by trzeba było, bo nie miał czasu dzisiaj. Tak, tak. Mówi, ale mówi, to rozbierze na spokojnie, jak będzie miał więcej czasu. I najprościej było przestawić na frezie, nie? Czyli w sumie tylko... Tylko przesadził, bo chciał o jeden, a przez poszło mu o dwa, a już później złożył. Mhm. Ciężej teraz wsteczny wchodzi, nie? Aha. Trzeba go delikatnie przytrzymać, nie? A do przodu idealnie chodzi. Łańcuch masz do smarowania, bo ci zardzewiał, zobacz. Od tego mycia? No. Nie, tam potem... A słuchaj, no i generalnie co jeszcze z kładem? Wszystko gra? Wszystko gra poza oponami. Ale no to opony nasza wina, nie? Ale właśnie musisz kupić. Jak nasza? No a kogo? Kto je zniszczył? No to my. No. Nie. Ale... Mały... Nie, tak kład jest super. No to dobrze. Ja mały rajder. Ty mały rajder. Słuchaj, Kuba, wystawiamy... Tomek, ty wystawiaj skutero, tego dwusuwa, bo musimy go odpalić, a ty MRF-ę. Dawaj, kopo. Co z tym skuterem? Halo? Halo, skuter? Odmówię pod skuter. Ja mogę kopnąć. Oszalał od tych koni, nie chcę odpalić. Ja wam mówię. Oszalał od tych koni, nie wiem. Moim zdaniem ten skuter za dużo koni dostał. Słuchaj, mam coś dla ciebie. No. Chcesz być rajderem? Jesteś rajderem. Tak. O, dziękuję. Ale to jest dla ciebie. Tak. No zawsze. Prawda? Tak. Dziękuję. Razem z kamerą.
Dziękuję. Co? Dziękuję. Zaskoczony? Fajny, tak. Dziękuję. Co? No. To teraz tylko motocykl. To już teraz przekonasz tatę do... Tak. Żeby szybciej kupił. Jeszcze w tym roku. Ale gorąco. Znaleźliśmy za 2500 już 120 jakąś można kupić. O. No, no. Fajnie. Fox, jedynka. Patrz, nie można. Dziadek, ta wlepa temu skuterowi za dużo koni dodała i oszalał i nie może odpalić. O, słuchaj, to w ramach tego pomożesz nam popchać skutera? Tak, pomogę. Chodź go popchamy, Tomek. Co jest? No tatę, nie naciskaj hamulcu. Jak wrażenia? Fajne. I łapkujcie. Pali goma? No, nalałem. Bo sprzętu musi być jeździć. A może, patrz, już coś bierze, nie? Słońce chyba go. A może on się od słońca reperuje? No może. Chodź go podpalimy i... Szybciej go podpalimy niż zapalimy. No. Nie, nie odpalimy. Nie odpalimy. Co? Jak kask? Ale fajny. Nie wierzę. No idziesz, tu kabel tylko ci brakuje, żeby naładować. Możesz filmy kręcić sobie na YouTube'a. No. No. Moje marzenie. Tak? No to już patrz, masz. No. Na razie możesz na rower go zakładać. No. I no duś mamę tak, i tatę, rower. Nie? Duś, duś, duś. Właśnie, będziesz mógł na rower. Właśnie. Słuchaj, mam dla ciebie wyzwanie, to co tak. ci mówiłem, nie? No. No skutera to nie pchanie, nie? Nie, nie. Słuchaj, nauka MRF-om, startu. Oj. Kuba cię nauczy. Dobra. Tak? Tak. No widzisz. Tylko żebym się nie wywalił. A to będzie zależało od ciebie, wiesz? Nie ode mnie. Tylko nie podjazdy pod górkę na razie. Nie, podjazdów nie, no co ty. Chociaż, żebyś ruszył. Ruszył. Wiesz, bo jak... Ja tam cię nie chcę straszyć, ale... Bo jeszcze się zepsuje, nie? Nie zepsujesz. Nie, zepsuję? Nie, spoko, nie. Zaraz Kuba ten, wystawi go. Nie będę cię straszył, ale wiesz co, uważaj, bo ta MRF-a to wariat jest. Wariat? No. Dobra. Większa niż ten Kajo kład. Co? No. Kuba, wyzwanie, Bartas, nauczysz go. Kuba, wyzwanie, ale to MRF-a to jest piękna. Tylko żeby nie po błocie, nie? Rozumiesz? No. Bo będzie do mycia. A to Bartek będzie mył. Na jutro. Ty to masz wieczny problem. No. Wieczny problem. Z paliwem. Kuba i paliwo. No trochę. Nie wiem, czy ruszę. Ruszysz. To pierw może wytłumacz może o co chodzi na sucho, bez wsiadania, bez niczego. A biegu nie muszę wrzucać? No, żeby ruszyć to trzeba. Postaw na wtówkę i wytłumacz wszystko Bartkowi. Sprzęże jest sprzęgło, wytłumacz. Tu masz Bartek sprzęgło. Tu hamulec. A tu masz gaz. No. Tu. To ja wiem. Gazu delikatnie. No. Delikatnie. Sprzęgło trzeba nadusić. Trzeba nadusić sprzęgło. I to sprzęgło, słuchaj, trzymaj, bo Kuba to widzę, że tak tłumaczy. Sprzęgło. I sprzęgło no. Trzymaj. Bieg do góry. Znaczy, i pod tak, dźwignię. Tak? Tu. No pokaż chyba na do góry. Stopą. Tak. Tak stopą. No. Do góry, żeby się... Ała! Dobra. No, a później? A później lekko gazu. Ile tak gazu mam? No to tak, malutko. Malutko. I lekko sprzęgło. Powoli tobie jedzie. I trochę i gazu i jedziesz. A co z nogami jeszcze powiedz, jak ruszasz? Nie powiem, że się nie boję, ale trochę się boję, naprawdę. No bo zawsze trzeba respekt mieć. No tak! To pokaż Bartkowi, jak się rusza. Dobra. Thank you.
to ruszysz. Dobra. No. Nie mówię, żebyś jechał. Wariat. Spoko. Dobra, i tak będziesz miał naukę startu. No. Na razie tylko ruszanie, bo na zakręty to... No, na zakręty nie, to sobie jak już sobie kupisz. Zobacz, tego sprzęgła nie puszczasz do końca, tylko sobie tak na pół. Jak już ruszysz, no bo ty będziesz startował i stawał zaraz. Nie puszczasz go zupełnie, nie? Żebyś się zatrzymał, tak? Okej? Tak. My chcemy, żebyś się nauczył ruszać. No trochę elementów jest, wiesz. Manetka, sprzęgło, bieg, hamulec. No i teraz wszystko tu masz, Kuba. Sprzęgło, przyzwyczaj się do sprzęgła. Najpierw przyzwyczaj się do sprzęgła. Możesz wcisnąć, jest na zapalonym. Tu delikatnie gaz. Przyzwyczaj się do hamulca, tam, przód. Tu, do hamulca jeszcze trochę, ale nie rób od razu tak o, bo cię wystrzeli, bo jest bardzo mocny hamulec. No to nie przestraszyłeś Bartka teraz. Czekaj, bo nie rozumiem. Tu masz sprzęgło. Tu masz sprzęgło, nie? I delikatnie popróbuj go. Do pół puść. Nie całe. Do pół, tak. I w duś. W duś. Z powrotem w duś. W duś. Aha. Tak, no i tak. Próbuj. Tak, rób. Jak ci chodzi to sprzęgło? To jest twój przyjaciel. Narzeczona. Rozumiesz? Ale bo mogłem ci powiedzieć, jak Kuba jeździł, jak trzyma Kuba ręce, nie? Bo Kuba cały czas trzyma palce na sprzęgło. Oj, dobra. Dobra, no. Wiesz co, Tomek. Idę. No. To jest domy? Do mnie czy nie? Do przecież domy? Nie przyjechał na Kuba, te domy? Zawody. No. Na razie masz się przyzwyczaić do sprzęgła. Gdzie? No tu. Tu masz taką dźwignię i tu. No, na dół, też się oswój. No, na dół, na dół. Nogą. Mogę na dół? No, na dół, no. No my cię trochę popchniemy, a ty hamuj. O Jezu. No. Ciężki trochę jestem. Dobra. A sprzęgło masz? No i na dół hamulec. Dobra. A teraz przedni? Ten? No. Ale lekko. No, duś. O, widzisz? Ale fajnie. Nie, że wiesz, bach, nie? Tylko no, musisz tak jak Kuba mówił, zacytował, że cię wyszczeli. Nie za mocno. No, nie za mocno. Tak jak a sprzęgła w ogóle nie puszczaj. Jakbyś go trzymał tak na pół, wiesz, jak już będziesz jechał na prostym kawałek, nie? To możesz je całkiem puścić. Ale chcesz się zatrzymać? To. Nie zakręcasz? To wduszasz sprzęgło i wduszasz hamulec. Aha. I czekasz na nas, jak przylecimy. Nie, no to ci zgaśnie. Aha, to musisz sprzęgło. Najpierw no ty tutaj, no mówiłem ci, że to jest twój najlepszy przyjaciel w tej chwili. No. Bo to jest warunek, czy ty jedziesz, czy ty stoisz, nie? No. No i to też jest twój przyjaciel, no bo to albo na plecach leżysz, albo jedziesz sobie spokojnie, nie? Bo jak się zapomnisz i go zrobisz tak, no to... Ściągnij ten plecak, chłopie, bo się cały spoci. Nie, jak spadnie, to lepiej, żeby miał plecak. No ale na razie jeszcze nie jedzie. Nie, no miałem cię nie straszyć. Nie spadniesz, nie bój się, no, Kuba Bartek. Nie spada, ja żartuję. No, Kuba jeszcze nie spadł. Dobra czy nie? Dobra. No, dobra, tylko ty byś musiał mieć 140. Chyba 140. Ale nie, ona i tak jest, wiesz, my obniżyliśmy ją, nie? Bardzo tyle. Jeszcze z 2,5 cm do góry, z tyłu na sprężynie. Mi się wydaje, że na razie 120 na jeden sezon, dwa, żebyś się nauczył. A potem sobie weźmiesz większe. Dobra. Jest tu kask trzeba. Majster. Majsterka. Bartek, kask ubieraj. No, pamiętasz jak? Zapaski. Zapaski. No, teraz zobacz, czy jest na luzie, go przepchaj. Przepchaj, jak czy go możesz przepchnąć? Da radę, to jest na luzie. No to teraz hamulec, tak jak Kuba ci mówił. I kopiesz go. Kopiesz. Energicznie, mocno. No mocno? Tak. Mocno, nie bój się, mocno. 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 Tak jak nie lubisz kolegi jakiegoś i chcesz go kopnąć. No. Mocno, nie lubisz go. Osypał cię piachem. Puścił ci powietrze z rowera. Oj, będzie problem.
Na pluć i na rękę. Poblokuję. Tomek, od. Dobra, daj, ja. Pierwsza jazda Bartka. Nie bój się. Ale z nami masz przygody. Będzie, będziemy tu łapać. Tu nie, bo tu odpad. Jakbyś złapał tu. Sam się boję. Nie, nie, sprzęgło, sprzęgło. Na dół, nie bój się. Trzymaj cały czas tylko to. Nic cię nie interesuje, tylko to sprzęgło, tak? Tak, ale jak ruszę, no to mam... Teraz do góry i trzymasz sprzęgło, trzymasz. Do góry? Tak, może. Czyli tak? No. Tak. Ale sprzęgło, sprzęgło. Trzymaj, trzymaj. Masz się tak przyzwyczajać. Rusz. Hamulec, hamulec. Oj. No. Trochę, no i teraz trochę musisz wdrożyć gazu. Wiesz, no ja chcę cię nauczyć tak, żebyś się nie wystraszył, nie? Teraz luz. Teraz musisz na luz go bić. Nie, nie, luz. Na luz. Sprzęgło. Naciskasz sprzęgło i teraz tu na dół nogę. Na dół? No, musisz luz wbić. No, teraz i odpalaj. Najlepiej jeszcze spróbuj go przepchnąć, jak się przepycha, to wtedy masz pewność, że już jest na luzie. O, i już jest na luzie, bo ci nie zblokujemy. Super, dobrze jest. Właśnie mi chodziło, żebyś się nie wystraszył na początek, wiesz? Aha. Daj, ja ci odpalę, co? O. Ale fajnie. Dzisiaj nie muszę jeździć już. Jak nie dziś, to kiedy? Jak pójdziesz na emeryturę? Masz jechać teraz. I sprzęgło, to jest twój przyjaciel. Do góry. I sprzęgło, sprzęgło puszczasz. I, ale trochę to trzymaj. No, teraz puść trochę gazu trochę więcej. I równo trzymaj gaz, równo. I puść sprzęgło. No i trochę gazu, no. Na luz. Na dół? Oj, zgas. A to nie. Nic się jest. Ale fajnie. A widziałeś. Czad, nie? No. A widzisz. Jak pojechałem. No, jak daleko. No, a myślałeś, że co? Że cię źle nauczymy? No. Myślałem, że mi się nie uda. A ty chciałeś za rok, nie? Próbować? No. A to teraz trzeba. Trzeba teraz, masz okazję. No, ale chodzę. W stajni Blegopso jesteś bezpośrednio nauczony. Letni deszczyk idealny. Nie wiadomo, jak tata by sobie poradził z nauką, nie? No właśnie. A jakby było, że ty lepiej, a tata gorzej? No, co by to było? Co by to było? No to co, jak wjechał tu, to musisz zjechać na dół, nie? To musisz zjechać na dół. Obróć się. Endurowiec jesteś w końcu, nie? Z kanału Blegopso, nie? Tak. Pewnie, że tak. Do tyłu trochę, do tyłu mógłbyś ten... Jak siedziałeś, to chyba było... Luksusy po prostu, luks. Super, bardzo zadowolony jestem z twojej jazdy, wiesz? Ja też jestem. No. Ciekawe, co ci dało taką motywację? Co ci dało taką motywację? Nasze. Żeby ruszyć? No. Nigdy się nie podawać, o. O! Dążysz do celu. Pewnie, że trzeba dążyć do celu. Odpalisz się, odpalisz? Próbuję? Nie, już teraz niech odpala. No. Próbuj. Tylko z górki Kuba miał 5 lat, odpalał. No. Próbuj. Sprzęgło, nie, hamulec. Bez sprzęgła, bez? Tak nie odpalić, tak, no. Dobra, już jak mam. Tak. Mocno, energicznie, o. Jeszcze raz. Mocniej, o. O. No widzisz? Ja mogę stopnąć, o. I ja trochę gazu daj mu. No. Ja mogę, o. Kuba, weźmiesz? Majstrzyk. Ale fajnie się jeździ. No widzisz, a jak sprzęgło? A przejechałeś.
a przejechałeś raptem 10 metrów. No. No, i fajnie, nie? No, fajnie, fajnie. Bartek, 110 możecie wziąć, ale tak, wiesz, podjazdy, bąkole musi być. I bąkole, nie? Bartek? Bartek? Nie w tej bańce, nie w tej. Lepiej. Tak, bo tu nie, daj Boże, odkręci. Dobrze. Trochę gazu. Dobrze. No, no, no jedź. No pewnie, ale nie, no powoli, powoli to sprzęgło, nie? No jedź, tam nie wjedziesz w bramę, zakręt jest. Dobrze jest. Dobrze jest. Tak jak było. Sprzęgło puszczasz powoli. No. No, gazu, 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 gazu i puszczaj sprzęgło, puszczaj, 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 puszcz to sprzęgło. Jak będziesz chciał stanąć, to puszcz. Okej? No, trzeba po prostu... Polecam, polecam. O. Subskrybujcie, łapkujcie. Ale fajnie. Nie, nowe buty białe. Takie fajne. Nowe białe buty już w kałużach. Ale podeszły zielone. Nic się nie stało. Już powoli ogarniam. Nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. Zadowolony? Tak. No. Krak ma wielkie oczy. Tata to się zdziwi, nie? No, jak zobaczy film. No, pierwopowiadania twoje, nie? No. Już się zdziwiam, jak wrócisz do domu. Co będzie miał pod pachą? Kask. Kask. To pewnie jeszcze dzisiaj na zakupy. No. Po to kabel. Znaczy? No po kabel, nie? Aha, kabel. No. Albo? Albo MRF. To dzisiaj to już raczej nie, bo zamknięty już. No. Która godzina? Co lepsze teraz możesz powiedzieć? Quad czy cross? Cross. Cross? No. Na kółku jednym będziesz się uczył jeździć? No, będę. Dobra. Możesz przyjechać na lekcję. O, przyjadę, przyjadę. Dobra. Jak będziesz miał swój motocykl, to przyjedziesz tu z Kubą i no, tam na polu można jeździć. No. No, naprawdę. Uuu, będzie grubo. Widziałem dzisiaj odcinek sprzed czasów tam. Jak jeszcze miałeś tą MDF 80. Co oglądałem tam, jak jeździliście? Tam było. Grubo. Grubo tam było. To stale jest grubo. Tomek, ale ty dzisiaj musisz ochrzcić kłada, skutera swojego. Ale naprawdę mówię ci, bo jak znowu stoi, a jak to... A właśnie ciekawe, czy on odpali, ja muszę iść. No. Właśnie. Bartek, jazda. Lecimy? Ostra, jazda. Nasza. Ostra, akcja, wiem, że masz tak. To enduro. Kompilacja. Ale teraz już odpala. Oto, jazda, nasza. Teraz odpalasz już. Kuba, weź wodę. Daj moją wodę. Muszę się nakręcić. Saguar. No widzisz, się naucz też pchać, jak paliwa ci zabraknie, no, albo... Ciężki. Ciężki? No. No, to nie rower. No. Bo rower to łatwo. No. A, na hamulce muszę trzymać. O. Nie lubisz go. Mocno, bo go nie lubisz. A mam na hamulce trzymać? Bez, tak. Bez. Tam trzyma, bez? Tam bez sprzęgła, bo na sprzęgle nie odpali.
musisz mocno. To jest odpalenie. Super, po prostu rewela, no. Mamy kolejnego rajdera. Sam rusza, sam się zatrzymuje. Lada moment się nauczy biegi przerzucać, zakręty, jazda na stojąco i będzie git. I widzisz, nie zarzuciło cię. No. Ani na bok, ani na plecy nie poleciałeś. To co, nawrotka i na dół. No. Dawaj, nie udawaj. Zakręt rób! Zakręt! Już zakręt niech robi, bo potem gdzie się uczył 2 lata zakręcać, nie? Zakręcaj! 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 Już nie ma teraz prosto! Zakręt! Prosto już było! I do mnie jedziesz! I tu skręcaj, skręcaj, skręcaj! Nie w BMW! Dobra, jedziesz, jedziesz! I tu zakręt rób! Teraz 8, tu jedź, tu jedź, tu i tak zakręcaj. 8. Elegancko. Superman. 8, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Co on na koło chce już wyrywać? Sprzęgło? A teraz Bartek nauczy cię na koło wyrywać. Nie, nie, nie. Czemu? Nie, to jest proste, trzymaj sprzęgło, trzymaj. Patrz, teraz robisz tak, nie? Trzymaj nogę na hamulcu, tam. Nie? Tą się zapierasz, nie? Nie, ja nie chcę. Łoska. To żartowałem. Ja żartowałem. Chłopie, pierwsza jazda, no. Ale ekstra idzie. Ekstra, ekstra. Odpatrzyłeś kubek nogą? Tak, właśnie skurcz mi tutaj wszedł. Skurcz, o. Dobrze, dobrze. Dobry objaw. Słuchaj, no to nic. Bierz kask, leć do domu, do taty i do mamy. I powiedz, że kask dostałeś dzisiaj. Także na wakacje musi być motocykl. Tak. Nawet używany. Tak. Niech by Bieniasz przyjeżdżał co tydzień i go robił. Uważaj na kask, bo ci zaraz spadnie. Okej? Okay? Tak. Tak. O właśnie, i trochę trzeba ją przepchnąć, bo ona jest... I kogo pozdrawiamy? Bartka! I? Chłopaki, Duja Obiboka. No, 3, 4. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Duja Obiboka! Duja Obiboka! No. 3, 4. Pozdrawiamy Duja Obiboka! Podpatrzyłeś Kubę na zakrętach z tą nogą? Tak. Patrzę na filmy. I co, luksus, nie? Tak. No widzisz, a ty się bałeś. No, nie ma czego. Nie ma czego, nie? Ale wiesz, jakby ktoś źle ci wytłumaczył, to by był strach może, nie? No. Kurcz się złapał? No. A ty trafiłeś na najlepszych.
Nie Kuba? No. A ja bym chciał pojeździć. Ale kas ubiera i no. Buty i jeździ. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.